Paweł Kukiz. Muzyk, aktor, polityk, ojciec trzech córek, a o tym ostatnim wspominam, bo kiedy się ostatni raz widzieliśmy i słyszeliśmy, to martwił się pan, że córka we Włoszech i ją tam koronawirus dopadnie. Ale nie dopadł. Nie, no nie aż tak strasznie, może nie, ale rzeczywiście, no jakieś tam obawy były. Ona wróciła w ostatniej chwili, jeszcze nie było tych wszystkich restrykcji, ograniczeń, opostrzeń. Także udało jej się, tylko zmierzono temperaturę po wyjściu z samolotu, a potem 2 tygodnie kwarantanny w domu w Warszawie. No i w tej chwili przyjechała, jest właśnie... Jak to pan redaktor powiedział, w domie jest w tej chwili. Tak. Mieszkanie, domie, dobrze. Można się pomylić? Można. Dziękuję serdecznie. No można się też pomylić z wyborem kandydata na prezydenta, dlatego że wygląda na to, że Rafał Trzaskowski odebrał Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi szansę na wysokie miejsce w prezydenckim wyścigu i szansę na drugą turę. No ja nie sądzę. To jest po pierwsze działa taki efekt nowości, jest coś nowego. Zawsze coś nowego powoduje zainteresowanie mediów, no i wchodzi to znowu w ten taki tradycyjny w Polsce już scenariusz Platforma przeciwko PiS-owi, PiS przeciwko Platformie. Ale jak widać on działa. Może na początku, natomiast nie sądzę, żeby ta pozycja Trzaskowskiego, o ile w ogóle możemy my tutaj na te sondaże spoglądać bardzo poważnie, bo gdyby to sondaże wybierały, to jeszcze mielibyśmy wciąż Bronisława Komorowskiego na funkcję, pełniłby funkcję prezydenta. Także to prawda. Jedno jest pewne, że w drugiej turze na zwycięstwo z Dudą ma tylko szansę Kosiniak-Kamysz. To jestem przekonany. I drugie jest pewne, to jest to, że łatwiej będzie z całą pewnością atakować PiS-owi w tej chwili Trzaskowskiego i go po prostu zajadą, to jestem przekonany, niż kobietę, bo kobietę się bardzo, mówię tutaj o pani Kidawie Błońskiej, bo kobietę się trudno atakuje, nie wypada kobietę atakować, a tutaj mają w tej chwili go na widelcu, także no nie, może być ciekawie. Pozwolę sobie zauważyć, że nie przesądzając oczywiście o wadze tych sondaży, one wskazywały, że Małgorzata Kidawa-Błońska miała kilka procent poparcia, a Rafał Trzaskowski 21. I tutaj wracając do rozmowy o Kosiniaku-Kamyszu, o liderze PSL-u, to on miał nawet 20% w sondażu Ibris z 14 kwietnia, a teraz, uwaga, czytam, 23 kwietnia, już po tym, jak się pojawił Rafał Trzaskowski, uwaga, Władysław Kosiniak-Kamysz 5%. Hołownia go wyprzedza, Trzaskowski go wyprzedza, PSL wrócił na czwarte miejsce. To nie jest kandydat PSL-u, tylko to jest kandydat Koalicji Polskiej, w skład której wchodzi Unia Europejskich Demokratów, Kukiz 15, parę innych podmiotów oraz PSL, także no między innymi PSL, ale jest kandydatem Koalicji Polskiej, jest moim kandydatem przede wszystkim z jednego powodu, to jest jedyny kandydat, który pokazuje instrumenty, dzięki którym można zwalczyć ten bandycki ustrój, po prostu postkomunistyczny ustrój. Ale zaraz, niech się pan nie gniewa, ale pan z liderem PSL-u zwalcza bandycki ustrój, z liderem PSL-u, tego samego PSL-u, które odsuwając na bok komunę przez ostatnie lata III Rzeczpospolitej, przez ostatnie, nie wiem, 30 lat tej III Rzeczpospolitej, przez 16 lat rządziło PSL. Panie redaktorze, wszystkie partie polityczne w Polsce działają na zasadach zbliżonych do działania zorganizowanych grup przestępczych. Absolutnie wszystkie. PSL również? Każda partia polityczna w Polsce jest w mniejszym lub większym stopniu spatologizowana. Każda z nich idzie tylko i wyłącznie po spółki Skarbu Państwa, po rodzinę na swoim i tutaj niczym szczególnym się ani PSL od PiS-u nie różni, ani PiS od Platformy, ani w SLD i wszystkich innych podmiotów partyjnych. Ale na Boga, to dlaczego pan idzie razem z PSL-em pod rękę, z tymi bandytami, jak pan to mówi? Ale jedynie w tej chwili Koalicja Polska, w skład której wchodzi również PSL, niesie te postulaty, które po wejściu w życie, te moje postulaty z 2015 roku, które po wejściu w życie zmieniłyby charakter wszystkich partii politycznych. Zaraz, sekundę. Wszystkie partie są bandyckie, dlatego Paweł Kukiz zakłada swoją partię o nazwie K15. Prawda? Nie,
Ustrój, pan mnie nie rozumie. Nie, przepraszam bardzo, to pan mnie nie rozumie. 2 miesiące temu w studiu RMF-u ogłosił pan, że zakłada swoją partię. Jest nawet nazwa K15 i tyle. To pan powiedział. Panie redaktorze, tak, panie ustrój pośle. W Polsce, legislacja, prawo daje partiom politycznym pozycję uprzywilejowaną względem obywateli. Dobrze, panie pośle, to, proste, to zmienić, proste pytanie. Zakłada pan tę partię, czy nie? Próbowałem, tak to się nie dogadamy, pan mi nie da skończyć. Próbowałem przez 4 lata, jak pan doskonale wie, bez subwencji partyjnych, bez zakładania partii politycznych, partii politycznej, próbowałem ten układ w jakiś sposób rozszczelnić. Panie pośle, proste udało, pytanie, błagam tak o konkretną odpowiedź. Zakłada pan partię, czy nie? Taka rozmowa, to ja nie wiem, co pan mówi, ja nie słyszę, co pan mówi. Bo pan cały czas mówi, a nie chce słuchać. Panie pośle, to ja powtórzę. Zakłada pan partię, czy nie? Proste pytanie. Tak, panie redaktorze, dlatego, że w tej paradoks w tym, że żeby w Polsce zniszczyć ten charakter partii politycznych, który daje właśnie ustrój, trzeba to zrobić w formule partyjnej. Niech pan zauważy, że ja nie określam na przykład systemu brytyjskiego, gdzie tam płynnie przechodzi lewo w prawo, gdzie mamy konserwatystów, gdzie mamy liberałów, gdzie to wszystko tak... Nie, ale ja naprawdę nie chcę o systemie brytyjskim z panem rozmawiać. Bo tam jest inna ordynacja wyborcza. Tam nie ma namaszczenia wodzów partyjnych, tam nie ma, tak jak już powiedziałem, tej pozycji uprzywilejowanej, gwarantowanej prawem. I to trzeba zmienić, ale żeby to zmienić, panie to trzeba mieć też pieniądze. My w RMF na taki słowotok mamy określenie Marleni. Działać jak Matka Teresa z Kalkuty i niestety Matkę Teresę z Kalkuty te wszystkie partie przejechały. Paweł Kukiz zdążył nam opowiedzieć, proszę państwa, o systemie brytyjskim oraz o Matce Teresie z Kalkuty. To bardzo cenne informacje. Wiemy też, że Paweł Kukiz zakłada partię, bo walczy z partiami. Ale ja mam inne pytanie. Panie z partiokracją, proszę pana, nie z partiami, powtarzam. Z partiokracją, bo partie są bandyckie, dlatego trzeba założyć swoją... Panie pośle, polskie partie w obecnym kształcie są partiami bandyckimi, nastawionymi tylko i wyłącznie na łupy. To może jednak zdążę zadać pytanie. Pan jest przewodniczącym Rady Koalicji Polskiej. Ja nie bardzo wiem, co to za twór, bo próbowaliśmy znaleźć cokolwiek o nim w internecie. Nie ma nic w oficjalnych dokumentach PSL-u. Status PSL-u o tym milczy. Wasza Rada Koalicji Polskiej nie istnieje. Jak nie istnieje? Istnieje. Są to szefowie wszystkich ugrupowań wchodzących w skład klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej. I tyle. Spotykamy się. Kiedy ostatnio? Przed pandemią jeszcze. No teraz to, przepraszam. Ostatnio 4 chyba dni temu. Około tygodnia, tydzień temu. To pan nawet nie wie. Raz mówi, że przed pandemią, raz, że 4 dni temu. To jakieś bardzo ważne spotkania muszą być. Tak jak pan z tym domie wyskoczył, tak ja też mogę się pomylić. No, po prostu nie pamiętam. No, nie pamiętałem. Trudno mi określić dokładnie. O mediach publicznych i o cenzurze, która, jak twierdzi Paweł Kukiz, że... dotknęła również jego. Porozmawiamy na rmf24.pl i winteri.pl. A słuchaj, Radia, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Domie złoty, że tak to ujmę, bo to w końcu majowe mamy. Panie pośle, pytanie jest... Dobrze, pan twierdzi, że Koalicja Polska istnieje, jej rada ma się świetnie, dobrze, wierzę panu. Szkoda tylko, że statut PSL-u, dokumenty programowe tej partii na ten temat milczą głucho. Ale rozumiem, że jak już pan założy swoją partię, to się wszystko zmieni. To pan bardzo dobrze rozumie, natomiast nie bardzo rozumie, dlaczego statut PSL-u miałby przewidywać istnienie Mógłby Koalicji statut Polskiej. PSL. Czy status Koalicji Obywatelskiej, statut Koalicji Platformy Obywatelskiej przewiduje istnienie Koalicji Obywatelskiej? Bo ja też nie słyszałem. Proszę pana... Czy statut Prawa i Sprawiedliwości przewiduje istnienie Zjednoczonej Prawicy, w skład której wchodzi Solidarna Polska i... A to jest zupełnie inna sytuacja, bo jak pan wie, jest to klub PiS, który po prostu dołożył sobie nazwę, ale jest to klub PiS i to PiS bierze pieniądze, bierze subwencje i tak dalej. Podobnie jest klub Koalicji Polskiej parlamentarny. Dobrze. Skład, którego wchodzi również Kukiz 15. Kukiz 15 może wchodzić w skład klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej, ale może równie dobrze, na przykład jeśli, powiedzmy, nie będzie się dobrze układała
współpraca z PSL-em, może na przykład stworzyć wspólny klub z Konfederacją albo wspólny klub z kimś innym. No, z kim innym? I tego przecież nie ma pan w statucie Prawa i Sprawiedliwości wpisanego, wpisanej Zjednoczonej Prawicy. Ja wiem, że panu pytania nie przeszkadzają, ale z kim innym mógłby pan stworzyć wspólny klub? Powiedział pan, że mógłby stworzyć go z Konfederacją, a z kim jeszcze? Z każdym, kto uzna postulaty z 2015 roku, zmianę ordynacji wyborczej, obligatoryjne dla władz referenda, ustawę antykorupcyjną, ustawę antysitwową, ustawę Tak, rzeczywiście. PSL na czele walki z korupcją i sitwami to jest coś, co nas przekonuje. Nawet pan się śmieje, no naprawdę nie wiem dlaczego. Śmieje się, panie redaktorze, że wszystko jest kwestią umowy. Jeżeli tych postulatów Polskie Stronnictwo Ludowe nie spełni, jeżeli do swojego statutu na jesień nie wpisze zmiany ordynacji wyborczej jako planu ich partii, Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie Koalicji Polskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego do statutu, nie wpisze demokracji również demokracji bezpośredniej, to po prostu wystąpię z tej Koalicji Polskiej. No to jest oczywiste. I będę szukał takiego partnera, który mi to będzie w stanie zagwarantować, a przynajmniej wpisać do programu, do statutu swojej partii. Powiedział pan na jesień. A co oznacza jesień? Może uściślimy. Do kiedy PSL ma spełnić ten warunek? Jesienią ma się odbyć, ja nie wiem, jak się to nazywa w ich nazewnictwie, zjazd walny prawdopodobnie, który jest władny takie zmiany w statucie wprowadzić. Jeżeli takich zmian w statucie Polskie Stronnictwo Ludowe nie wprowadzi, to wówczas wyjdę z Koalicji Polskiej. Oni doskonale o tym wiedzą. Panie pośle, dobrze, to porozmawiamy trochę o Kukizie artyście. Teraz, kiedy Kazikowi cenzurowano piosenkę w radiowej Trójce, w ogóle w mediach publicznych, pan powiedział, że niech się Kazik cieszy, że mu tylko jedną piosenkę wyciszyli, bo panu wyciszyli całą płytę. Nawet dwie. Magda Jeton twierdzi, że to nieprawda. Magda Jeton, cytuję, wzywa pana, żeby pan Paweł Kukiz zaprzestał szerzenia nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię moje i zespołu. Dlaczego pan szerzy nieprawdziwe informacje na temat Magdy Jeton i dawnego zespołu Trójki? Ale co tu jest nieprawdziwego, panie redaktorze, skoro sama pani Jeton przyznała, że w okresie, gdy startowałem w wyborach na radnego we Wrocławiu, ona mi zdjęła piosenki w No właśnie, znaczy dlatego, że pan, dlatego, że pan zdjęła... został działaczem partyjnym, tak piosenki, twierdzi. Proszę mi powiedzieć, czy budka suflera była również blokowana w polskich mediach w czasach, kiedy Krzysztof Cudłowski starał się o mandat senatora. On nawet był senatorem. Szacunkiem dla mandatu radnego, ale wie pan, argument taki, że ktoś startuje gdzieś w jednym z miast wojewódzkich, stara się o mandat radnego i to ma spowodować, że on jest sekowany w mediach, no panie, jest absurdalny. Niech panie, pan ja nie chcę panu... Ale sekundę, niech pan sobie wyobrazi, że jestem piekarzem. Nazywam się Kukiz, jestem piekarzem, który wypieka, ma fabrykę pieczywa i to pieczywo sprzedaje w całej Polsce. To co? W momencie, kiedy ja startuję na radnego we Wrocławiu, to mam zamknąć fabrykę i zaprzestać sprzedawania pieczywa? Że pani mówi, groteskowe tłumaczenie. No dobrze, ja panu nie chcę podrzucać argumentów. To prawda, że budka suflera była prezentowana. Krystyna Prońko, która była radną Warszawy, też była prezentowana. Niemniej jednak, to jest pański spór z Magdą Jeton, to ona panu zarzuca kłamstwa, oszczerstwa wręcz. Ale ja zapomniałem o jakichś zarzutach, proszę pana. Ja to jest, nie będę wchodził w dyskusję z kimś, kto mi kiedyś zrobił, uważam, krzywdę. No dobrze, to pan, co należy to zrobić z mediami publicznymi? Pana, cały, jak ktoś mi mówi, że ja się zgadzam, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest skandal, to już jest, rzeczywiście przekroczyli granic. Ja słuchałem zresztą rozmowy pana redaktora z Kazikiem ostatnio, bardzo dobrej, bardzo fajnej rozmowy. Natomiast i to rzeczywiście już przekracza granice, ale proszę też nie wmawiać ludziom, znaczy pan tego nie wmawia, ale żeby nie wmawiać ludziom, że kiedyś było świetnie, była sprawiedliwość i demokracja była i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć, że po tej sytuacji, kiedy najpierw od tego momentu, od tego startu na radnego,
do Wrocławia po blokadzie przez Trójkę i przez inne media moich piosenek, doszło do takiej sytuacji, że Sony Music zerwało ze mną kontrakt płytowy. Poodwoływano moje koncerty tylko dlatego, że zacząłem myśleć o ojczyźnie, gdzie, jak pan doskonale wie, to było tylko i wyłącznie wynikało z potrzeby, no, z patriotyzmu, z potrzeby ducha, z odpowiedzialności. Dobrze, ale... i tak dalej, bo ja na tym, panie redaktorze, na tej polityce w porównaniu do zrezygnowałem z czegoś, co przynosiło potężne pieniądze. Dobrze, panie więc pośle, tutaj... i skoro, znaczy wie pan, od polityka oczekiwalibyśmy... Zmuszono mnie do tego, panie żebym pośle... zrezygnował też w dużej mierze. Zmuszono. Panie pośle, jedno pytanie, bo od polityka oczekiwalibyśmy nie tylko diagnozy, jak jest, bo pan powiedział, jest fatalnie to, co się dzieje w mediach publicznych, to przekroczenie granicy, ale i wcześniej nie było dobrze. No dobrze, tutaj zgoda, tu postawmy przecinek. Co dalej? Co należy zrobić? Bo niech pan zwróci uwagę, że w Radzie Mediów Narodowych ma pan swojego przedstawiciela. Żeby przynajmniej wróciło już do tej takiej, nazwijmy to, demokracji, jaka była w czasach, znaczy mniej siermiężnych czasów, z jakimi mieliśmy w mediach do czynienia w czasach platform. Przede wszystkim należy zlikwidować Radę Mediów Narodowych. Ale macie tam swojego przedstawiciela, na Boga Świętego. Kolega Czabański po prostu robi tam cuda. To dlaczego tam wstawiliście swoje... prezesa Kaczyńskiego. Panie pośle, pani Marleno, panie pośle, błagam pana, niech pan czasem posłucha pytania, bo ja nie chcę panu, broń Boże, nie dać dojść do słowa, tylko chciałbym, żeby pan odpowiedział na pytanie. Pan teraz narzeka na Radę Mediów Narodowych, ale przypomnę panu, że pan desygnował tam swojego człowieka. Pan miał w zarządzie telewizji publicznej u boku Jacka Kurskiego też swojego człowieka. Wtedy to panu nie przeszkadzało, prawda? Nie, panie redaktorze, nie miałem. Proszę mi pokazać jedną funkcję oprócz tego, jak to pan powiedział, u boku Kurskiego człowieka, jedną funkcję w telewizji, jedną funkcję w radio, który dostał Kukiz 15. Nic. Ja wie pan, ja początkowo łudziłem się, byłem naiwnym, że początkowo łudziłem się, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście będzie chciało naprawiać państwo. A ono po prostu je usiermiężnia. Kiedy się tylko zorientowałem, co się z tym Prawem i Sprawiedliwością dzieje, to natychmiast jakby zmieniłem swój stosunek. Ja pozwolę panu odpowiadać na to pytanie, ale czy Maciej Stanecki nie był człowieka w Radzie Mediów Narodowych, to nie mógłbym w tej chwili złożyć wniosku na przykład o wybór nowego zarządu radia, o odwołanie prezes radia. No i ten wniosek na razie nie jest głosowany i nie wiadomo, kiedy będzie, ale zamiast tego ma pan powrót Jacka Kurskiego do zarządu telewizji. Nie jestem pewien, czy akurat mówiłem, o to wam chodziło. Przecież od samego początku proszę przejrzeć, ja wiem, że pan ma bardziej interesujące sprawy, ale proszę przejrzeć internet. Mówiłem od samego początku, że on wróci. No ale panie pośle, gdybym ja uważał tak jak pan, że to jest bandycki układ, to ja bym w ten bandycki układ nie wchodził. No nie wierzę w to, że miałbym siłę przekonać bandytów do tego, żeby weszli na dobrą drogę. Proszę pana, no to jest tak samo, jakby pan miał zarzuty do przykrywkowców, do Centralnego Biura Śledczego, że oni wchodzą w środowiska przestępcze, żeby je rozwalić. Ale pan jest przykrywkowcem w Sejmie, no litości. No, niech pan naprawdę z naszych słuchaczy trochę więcej szacunku do inteligencji słuchaczy. Niech się pan na zdrowy rozum zastanowi, po co ja tam jestem, skoro pieniądze oddaję ludziom, te, które zarabiam, no niech pan sobie pomyśli, skoro pieniądze, które tam zarabiam, oddaję ludziom, mogę panu pokazać wydruki z konta od listopada tego roku, skoro nie mam żadnych stanowisk, żadnych spółek Skarbu Państwa i tak dalej, to po co ja tam jestem? Po to, by spróbować zmienić ten ustrój za wszelką cenę i żeby moje dzieci i pańskie żyły w normalnym państwie, o normalnym ustroju, podobnym jak w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w państwach demokratycznych. No ale nie jest pan przekonany. Pan mi mówi, pan nie zarzuca, ma pan... że ja mam człowieka w Radzie Mediów Narodowych. No przecież on jakbym nie miał, to nie mógłbym żądać odwołania Kamińskiej. Proste. Tak, a teraz pan żąda i nic z tego nadal nie ma. Choć być może akurat dlatego, pani prezes zostanie odwołana, ale to nie dlatego, że pan tego chce, tylko dlatego, że PiS zostanie do tego zmuszony. I zamiast rozmawiać, proszę pana, i zamiast rozmawiać o przyczynach tego całego stanu rzeczy, to wy tylko rozpatrujecie w mediach i dyskutujecie skutki tego całego zdarzenia. Nie, panie pośle, ja właśnie próbowałem... Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, bo mamy fatalną ordynację partyjną wyborczą, bo obywatele nie mają nic do powiedzenia przez 4 lata rządów jednej partii. Nie ma żadnych instrumentów, by partię można było sprowadzić na ziemię. Panie pośle, ale pan nie... państwa był panie pośle, przepraszam, momencik, ale momencik. Panie pośle, pan nie jest już trybunem ludowym, który chodzi i krzyczy na wiecach. Pan jest posłem od dobrych paru lat. Oczekiwałbym na przykład
przykład od pana, projektu ustawy, który zmieni media publiczne. Jeżeli pan, jeżeli nawet ten projekt ustawy by nie przeszedł, to pan pokazał, powiedział, o proszę, tu mam projekt ustawy. Nie ma proszę pana, jest złożony projekt ustawy, kilka dni temu został złożony projekt ustawy wzywający, odwołujących, likwidujących Radę Mediów Narodowych. Ma pan pierwszy projekt ustawy. Odwołać ciało polityczne. To jest dokładnie to, czego chce Jacek Kurski. On też chce odwołania Rady Mediów Narodowych. I tyle. No. Jacek Kurski też chce odwołania Rady Mediów Narodowych. Odwołania Rady Mediów Narodowych. Panie pośle, naprawdę, nie wiem, czy pan wie, ale ma pan tutaj sojusznika. Jacek Kurski też chce odwołania Rady Mediów Narodowych. Jak twierdzą wróble telewizyjne, on chce, żeby zamiast Mediów Narodowych była Krajowa Rada Radiofonii. On będzie miał jedną czapę nad sobą mniej. On przede wszystkim chce jednej rzeczy. On przede wszystkim chce zlikwidować Czabańskiego. Pan doskonale tak, o tym wie. Tak. No i tyle. I cała ta polityka w Polsce, ten ustrój cały umożliwia właśnie takie personalne przepychanki i tak naprawdę walki, wojny gangów w ramach jednej zorganizowanej grupy. I tyle. Na tym to polega. Dobrze. Panie pośle, ja tylko się zastanawiam, jak pan się wytłumaczy. Dostaliśmy SMS-a od wicemarszałka Zgorzelskiego, który twierdzi, że jutro będziemy gościć Pawła Kukiza w Królewskim Książęcym Płocku, historycznej stolicy Polski. Prawda to? Tak, tak. A dzisiaj jeszcze jadę do Kielc i do Lublina po tej uroczej rozmowie. To będzie pan musiał wytłumaczyć marszałkowi Zgorzelskiemu, dlaczego wraca pan do swojej narracji o tym, że wszystkie partie, w tym PSL, są partiami bandyckimi i przypominają zorganizowane grupy przestępcze. No przecież oni wszyscy o tym wiedzą. Ja o tym mówię na co dzień, że dopóki się nie wprowadzi moich postulatów, ten ustrój degeneruje. Ale pan im mówi, że pan im mówi, pan siada z nimi do stołu i mówi, cześć bandyci. Panie pośle, nie żeby pan mnie słyszał, to nie ma, właściwie dla pana to nie ma znaczenia, ja to rozumiem. Panie pośle, mówię, że działają na zasadach bandyckich, tak. Na zasadach zorganizowanych grup przestępczych, bo jeśli jest szef zorganizowanej grupy, to dotyczy, mówię, wszystkich partii politycznych i on wskazuje, ty będziesz tutaj na obczajce, ty będziesz tutaj, ty będziesz tam i wszyscy przynosicie mi łupy i potem je dzielimy i tak dalej, no to co to jest, proszę pana? To są łupy. Oni nie idą. Przede wszystkim wszystko idzie po rodzinę na swoim i po spółki Skarbu Państwa. I koniec. Dobrze, to ja już nie będę pana dłużej męczył. Niech pan jedzie. Pan nie męczy. Ja już pan, mógłbym tak do, bez końca tylko. A to wiem, że pan może bez końca. Rzeczywiście, pan może bez końca to powtarzać. Mam tylko takie wrażenie, wie pan, że jak pan przychodzi i mówi, że wszystkie partie to zorganizowana grupa przestępcza, a później mówi, że zakłada swoją, to część słuchaczy... Pan nie rozumie. Nie, nie, proszę ja pana. Też. Bo pan może pan, być skonfundowana. Ja wiem, pan wie, o czym ja mówię, tylko pan tych słuchaczy nie chce tutaj też wkręca. No nie, powtarzam to nieprawda. Ustrój. Jestem znacznie głupszy niż pan myśli w takim razie. Proszę pana, to jest istotne, co chcę powiedzieć. Powtarzam raz jeszcze. Ustawa o partiach politycznych oraz ustrój, prawo, legislacja daje partiom uprzywilejowaną względem obywateli pozycję. Rozumie pan? I to jest partiokracja. Nie sam fakt istnienia partii, bo partie istnieją i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i w innych państwach. To tam ordynacja wyborcza, sposób wybierania posłów daje prawo wskazywania tych posłów obywatelom, a nie szefom partyjnym. U nas monopol na wskazywanie posłów mają partie polityczne, a w związku z tym tworzy się system partiokratyczny, ponieważ to partie wskazują, kto będzie w Sejmie. O to chodzi. Tak i dopóki jest. Tego lud nie zrozumie, to będzie przez białych rękawiczkach albo w mniej białych czy czarnych, będzie przez te grupy wykorzystywany, mówiąc delikatnie. Bardzo panu delikatnie dziękuję. Proszę państwa, sami ja państwo widzą, że poniedziałek z Kukizem nie jest już tak straszny, a nawet jeśli jest straszny, to przynajmniej trochę weselszy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panie. Kłaniam się, do widzenia. Dobrego dnia.